Prawdziwy dramat rodzinny rozgrywa się w Redutowach w powiecie wodzisławskim. Ojciec uprowadził własną córkę ze Szkocji i nie chce oddać dziecka matce. Nawet pomimo sądowego nakazu, zgodnie z którym matka ma wyłączną opiekę. Na miejscu kilkakrotnie interweniowała policja, jednak nie miała podstaw do zabrania dziecka siłą. Na prośbę matki również my pojawiliśmy się z kamerą i udało nam się porozmawiać z ojcem małej Mii. Dramatyczny telefon odebraliśmy dziś w naszej redakcji. Pomóżcie odzyskać nam dziecko, apelowała jedna z telewizek. Wszystko miało się dziać w Redutowach przy ulicy Ryja. Na miejscu zastaliśmy zdenerwowaną Justynę Nogły, matkę 4-letniej Mii. Mój były mąż niedługo miał widzenia w Szkocji weekendowe z córką. Mogę powiedzieć, że chciał mnie wyciąć z obrazka i po prostu wywiózł mi dziecko na cudzym paszporcie. Jak się dowiedzieliśmy, pani Justyna i jej mąż mieszkali od kilku lat w Szkocji. Tam też urodziła się Mia, ich córeczka. Po jakimś czasie między małżonkami zaczęło się psuć. Pani Justyna wystąpiła do sądu o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem. To bardzo długa historia. Później po przemocy domowej ja musiałam uciekać od mojego męża. Przeprowadziłam się, przygarnęła mnie organizacja Women's Aid. To jest organizacja, która zajmuje się pomaganiem kobiet z dziećmi przemocy domowej. Później były rozprawy sądowe i sąd przydzielił mu widzenia z córką. Jestem jej prawnym opiekunem. Ojciec miał spotykać się co tydzień z córeczką. Po ostatniej wizycie nie przeprowadził jednak małej na umówione miejsca. Pani Justyna natychmiast zawiadomiła szkocką policję. Szkocka policja popełniła poważny błąd, zarejestrowała sprawę jako zaginięcie dziecka, a powinna to zarejestrować jako sprawę karną, jako porwanie. No i dlatego wydaje mi się, że policja w Szkocji praktycznie teraz umywa ręce, bo nikt z nami nie chce w ogóle rozmawiać. Jak się okazało, ojciec zdołał wywieźć córkę na paszporcie swojej siostrzenicy. Oboje zatrzymali się u rodziców mężczyzny w Redutowach. Matka od kilku dni wraz z siostrą koczuje pod domem dziadków dziewczynki. Mężczyzna nie chciał rozmawiać z żoną, z nami jednak zgodził się spotkać. Dlaczego nie chciał oddać dziecka? Córka sama ni stąd, ni zowąd zaczyna opowiadać, pokazuje, jak jej mama biła, jak partner mojej żony, Derek się nazywa, jak ją bił, zamykał ją w pokoju. To dziecko ma 4,5 roku i tamtejszy socjal, to są świadkowie, zaznaczam jeszcze raz, to są świadkowie Jehowy. Mam nazwiska tych osób, mam te osoby nagrane, jak kłamią. Wideo, rozmowy telefoniczne. Wszystko to ujawnię. Jak zapewnia Tomasz Nogły, córka jest pod opieką biegłego psychologa. Na dowód swych słów pokazał kilkadziesiąt zdjęć, na których uwiecznione były różnego rodzaju okaleczenia na ciele dziecka, na głowie, rączkach, nóżkach. Udało nam się zobaczyć dziewczynkę. Była wystraszona, ale z ufnością tuliła się do babci. Na miejscu kilkakrotnie interweniowała policja, także dzisiaj. Wczoraj decyzją sądu zapadł wyrok, żeby odebrać przymusowo dziecko ojcu i dzisiaj na miejsce pojechały dwie panie kurator, które poprosiły policję o pomoc w asyście. Pojechało 5 policjantów. Na miejscu zastano ojca wraz z dzieckiem. Ojciec dziecka przekazał kuratorowi, że nie wyda tego dziecka. I pani kurator oświadczyła wówczas, że nie będzie odbierała dziecka przy użyciu siły, w związku z czym opuściła mieszkanie i razem z nią policjanci, bo to nie policjanci odbierają dziecko, tylko pani kurator, a pani kurator podjęła taką, a nie inną decyzję, żeby opuścić mieszkanie, nie chciała się odbierać tego dziecka. Nie oddam dziecka. Jak oddam córkę, to już jest... To dziecko już po prostu będzie miało problemy do końca życia. Widziała pani, jak ona już jest okaleczona. Gdy kurator z policją ponownie próbowali wejść, nie otworzono im drzwi. Jak wyjaśniła matka, kuratorka próbowała dziś załatwić od prokuratora nakaz odebrania dziecka, jednak nie udało się tego zrobić. Jak zakończy się ta dramatyczna walka o małą Miję? Jako że wszystko działo się dziś błyskawicznie, nie udało nam się zebrać rzetelnych informacji od wszystkich instytucji, które są zaangażowane w tą sprawę. Mogliśmy jedynie bazować na informacjach przekazanych przez matkę, ojca oraz wodzisławską policję. Dlatego możemy jedynie pokazać, jak zaciekły spór może zniszczyć życie wielu osobom, przede wszystkim dziecku.